Cześć, Paweł Duda z Projekt Marketing. Dzisiaj chciałbym rozpocząć poradnik wideo na temat Google AdWords. Jeżeli jesteś na stronie internetowej projektmarketing.pl, to do wyszukiwarki wpisz Google AdWords i kliknij szukaj. Tutaj masz wpis Google AdWords poradnik. I tutaj tak naprawdę rozpoczniemy od samego początku. Co to jest Google AdWords i na czym polega? Google AdWords jest to system płatnej reklamy dla firm, który umożliwia prezentację linków sponsorowanych w wyszukiwarce Google, a także na stronach zapisanych do programu Google AdSense. Ekspozycja linków sponsorowanych w Google i stronach powiązanych tematycznie jest motorem napędowym firmy, pomocnym w pozyskiwaniu nowych klientów. Osoby fizyczne nie mają uprawnień do korzystania z płatnej reklamy AdWords. Model rozliczeń w Google AdWords. Reklamy AdWords sprzedawane są w dwóch modelach: CPC, cost per click. Reklamodawca płaci Google za każde kliknięcie użytkownika w ekspozycję jednostki reklamowej. CPM, cost per mile. Reklamodawca płaci za koszt dotarcia do 1000 odbiorców na podstawie wyświetleń reklamy na stronie. Przykłady reklam AdWords w wyszukiwarce Google. Na pewno już takie reklamy widziałeś. Zobacz, że te reklamy tutaj AdWords są w wyszukiwarce Google oznaczone właśnie teraz zieloną obramówką i te reklamy są testowane przez Google. Widok właśnie tych obramówek jest testowany przez Google tak, aby one zlewały się z naturalnymi wynikami organicznymi, tak aby one do złudzenia właśnie przypominały naturalne wyniki organiczne. A więc zobacz, jestem na wyszukiwarce google.pl i teraz w praktyce pokażę Ci, na czym polega usługa Google AdWords. A więc zobacz, ludzie wpisują sobie dowolne hasło do wyszukiwarki Google, na przykład kredyty. Masz cztery pierwsze snippety, to są właśnie reklamy Google AdWords. One są właśnie otagowane napisem reklama z zieloną obwódką. I zobacz, że te właśnie płatne wyniki Google AdWords do złudzenia przypominają wyniki organiczne. Właściwie tylko różni się to napisem reklama i tą zieloną obwódką. A więc możesz tak naprawdę błyskawicznie rozpocząć pozyskiwanie ruchu z wyszukiwarki Google, a więc taka ekspozycja swojej firmy w wynikach wyszukiwania zwiększa ruch na stronie, zwiększa ilość klientów i zwiększa konwersję. Ale takie reklamy w Google AdWords także trzeba dobrze napisać, dobrze zaprojektować. Zobacz, że tutaj mamy reklamy Google AdWords, mamy tutaj wyniki organiczne, mamy mapki Google. Mamy, zobacz, na samym dole także znajdują się reklamy Google AdWords. A więc na tym polega właśnie reklama Google AdWords i reklamodawca, czyli w tym przypadku PKO BP, jest reklamodawcą i reklamodawca płaci dla Google za każde kliknięcie w reklamę. Czyli jak ja bym teraz kliknął w tą reklamę, to zostałby naliczony koszt kliknięcia w reklamę, właśnie reklamę PKO BP. A więc bank PKO BP by zapłacił Google za moje kliknięcie teraz wynika wyszukiwania. Ja tego nie będę robił, ale także można płacić Google za wyświetlenie reklamy na stronie, która dołączyła do programu Google AdSense. Zobacz, to jest tak naprawdę strona matematyczna matwiz24.pl i zobacz, tutaj jest tak naprawdę reklama AdSense, czyli na przykład można sobie płacić dla Google za wyświetlanie reklamy na danej stronie lub za kliknięcie w reklamę. W tym przypadku na stronie reklamuje się Orange. A więc można także pozyskać ruch z tematycznych stron. Zobacz, jeżeli to jest strona matematyczna, to także inne serwisy matematyczne mogą reklamować się na tej stronie przy pomocy usługi Google AdWords, a reklamy na stronie wydawców właśnie są tutaj wyświetlone.